Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3, Hodlum Havoc. Odcinek drugi, tak. Macie odcinek po odcinku wyjątkowo z Raymanem. I tak, jak widzicie, zrobiłem większą rozdzielczość gry, więc jest bardzo fajnie. Nie zrobiłem HD, czemu? Bo no, w HD po prostu wszystko się glitchowało. A przynajmniej macie tak. Więc kontynuujemy. To był najbardziej zarąbisty tekst ever. Najbardziej lubiłem się z tym... tym ptakiem tak... w niego... Nie wiem właściwie co to jest, ale dobra. Kontynuujemy z grą. Jaki to jest poziom? Las Czystoliści. Tak więc w Lesie Czystoliści mamy odszukać tego szamana i dostarczyć tam Globoxa. Tak i zaraz poznacie jakie Globox ma odpały po tym całym piciu André. Tak, nie da się tego niestety po cichu zrobić. Znaczy, by się nawet dało, ale... byłoby to bardzo trudne, bądź co bądź, ale... postaram się to zrobić bez dostania ani jednego obrażenia. I według mnie... mówcie sobie co chcecie, co oni tam mówią, ale jak dla mnie... obraz mojego dzieciństwa przedstawia się tak, że oni zawsze, ale to zawsze mówią, ale jaja. Jak chcą Raymana dorwać. No, więc ani bez hita challenge się udał. Tak, ale to jest to, co Globox pije. Aha, no tak, przecież w poprzednim odcinku to... przecież było pokazane, co Globox robi, kiedy pije ten sok ze siwek. W ogóle Globox pływać nie umie. Taka informacja dla was. Malutka. I dlatego... i stąd właśnie... no i stąd właśnie to. No. I ogólnie na przykład Pomidor się pytał, jakie Raymany później będą. No to oczywiście, jak już mówiłem, po fezie będzie Hodlum's Revenge. A po Hodlum's Revenge najprawdopodobniej... ale glitch... ale teraz bugi mi się. W ogóle jest taki jeden błąd, który pozwala wam po prostu wyskoczyć w... przestrzeń, ale co postaram wam się już wiecie, pokazać w jakimś jedynym moim gameplayu z... ej. Z... co? Hodlum Havoc. HD. Okej. Okay. I okej. Okay. Zaraz szybko tu. Tu. I ogólnie tak, on nam wyrzucił czerwoną puszkę i ogólnie taka ciekawostka, czerwona puszka to jest jedna z tych puszek, która najwięcej razy się powtarza, jeżeli chodzi o jej animację. Ale tak, ale uwierzcie mi, tak kompletnie, moglibyście nawet nie uwierzyć, że tak naprawdę jest. No. I tada. Dostaliśmy... pastuch. Do dzisiaj nie wiem, co to jest. Jest taka moja tajemnica dzieciństwa, co to jest pastuch. Jeszcze oczywiście pójdziemy tam na dół, bo czemu nie? Albo czemu tak? W ogóle tam chyba trzeba było... jej, dostajemy punkciki. Chociaż właściwie nie wiem, czy wiecie, do tego sekretu, o którym mówię, jest potrzebny... aha, no właśnie, nie skończyłem. Po Raymanie Hodlum's Revenge prawdopodobnie zrobię tak po prostu no odluźnienie. Co jest? No odluźnienie się. Aha. Rayman 3 na Game Boy Advance, czyli serię, w którą chyba po raz pierwszy się pojawiłem na kanale Pomidora. Więc taka fajna rzecz. To jest pierwsza. To była pierwsza gra, w której wystąpiłem u Pomidora. Niestety serię nie wiem, czy usunął właściwie. Wiem tylko, że zawiesił. O, właśnie. Bleach. No dobra. I zaraz zobaczcie, co się dzieje. Cia.
proszę latać. Mówię wam. Ja już mam te paręnaście lat. Paręnaście. Chciałbym. Ja już mam te 15 lat, ta gra jest dokładnie mówiąc dla 7-latków, jak nie. O właśnie, tam jest ten mały. Czekajcie, ja już sobie nawet sprawdzę teraz. Aha, wtedy jeszcze chyba Pegi nie było. Ta gra jest prawdopodobnie dla 7-latków, jak nie mniej. Ja się przy niej śmieję. To jest właśnie piękno Raymana. Trójeczki. Że te teksty czasami mogą tak rozwalić. Dobra, dostaliśmy go. Szkoda tylko, że bonus z niego nie trwa strasznie długo. Jak na przykład z wrogów, w ogóle z wrogów co dopiero. I zaraz będzie moja ulubiona puszka. Tutaj. Więc zobaczcie, jaka jest moja ulubiona puszka. Jakby się ktoś kiedyś pytał z jakiegoś powodu, jaka jest moja ulubiona puszka w Raymanie Trójce, to jest właśnie ta. Trzeba zakwasić kapustę. Tak, dokładnie. To jest mój ulubiony kostium. Czemu? Ponieważ jest niebieski. I jego zastosowanie jest zarąbiste, bo ogólnie wiecie, powinniście się raczej domyślić, że ja uwielbiam elektronikę i takie sprawy. I ten kostium może razić prądem, co przez chwilę wam zademonstrowałem. Nie wiem, czy widzieliście to. Bo coś to tu, no, wiesz co? Właściwie to ja mogę tak robić właściwie. O, mogę tak robić. No to ja się tak chrzanię z tym analogiem, a to mogę po prostu tak sobie robić. Jestem zarąbisty po prostu. Ale dobra, ja jak byłem mały, to zawsze chciałem tutaj dotrzeć przed boksem. Ciekawe, czy mi się uda teraz. Tak, udało mi się. No, ale Globox, ja... Ale Globox, ja umiem latać, tylko nie mam jeszcze tej puszki. Boże, ale spoiler. Ale jak widzicie, Globox wytrzeźwiał, w ogóle Globox to jest chyba jedna osoba, która tak szybko trzeźwieje. A Andre to jest chyba największy alkoholik ever. Jezus Mary. Ja czy takie parkury odwalam, a nie mogę tu wskoczyć, ja nie mogę. No, wiesz co, spróbuję zrobić ten glitch. O którym mówiłem. Mogę się tu, nie mogę się tu chwycić, o jest. No to już umarłem w butach, ale dobra. Ale jeszcze tutaj nie będziemy, bo... tutaj sobie przejdziemy, pokażę wam tutaj jakieś takie, nie wiem, sekrety czy coś. Więc zaraz mogę tutaj wam zademonstrować ten glitch, więc ten glitch bądź co bądź nie jest taki... Kurde. O właśnie. Chodzi o to, żeby zdobyć na krawędzi ten jeden moment, gdzie możemy użyć tego przybliżenia i wtedy Rayman no ma różne efekty. Nie wiem, czy... No w wersji HD w każdym razie to działało, a widziałem jak gość robił to na wersji na... Dobra, nie będę tego robił, bo to za dużo czasu zajmie i... prawdopodobnie mi się ani razu nie uda. Coś będzie? Nie. W ogóle to wygląda mi troszeczkę jakby jakiś to miał być, wiecie, tor do jazdy czymś. Czymkolwiek miałoby to być, ale to bardzo mi przypomina właśnie taki... bardzo by mi tutaj pasował taki koncept. No i nie wiem właściwie. Ale właściwie możecie powiedzieć, czy fajnie jest tak, że... O, jest ten robaczek. Hm.
No i dobra, teraz możemy już wreszcie tam wrócić i kontynuować grę. Ja pamiętam, że powiedziałem, że nie będę tego 100%ował, ale akurat zobaczyłem tego robaczka, a poza tym chciałem zobaczyć, czy czegoś tam nie ma jakiegoś sekretu na dole. No ta gra jeszcze do dzisiaj dla mnie sekrety skrywa. I no niezbyt wiadomo na temat tego, co w tej grze było tak właściwie wycięte. Wiadomo tylko, jak na razie z tego, co mi wiadomo, to gra oryginalnie miała być robiona na silniku Raymana 2. Jest parę screenshotów, gdzie widać to. W szczególności jest to rozpoznawalne po tym, jak wygląda Rayman. Bądź co bądź. No właściwie tak fajnie. Znaczy nie wiadomo, czy po prostu beta była przygotowana na silniku Raymana 1. Dwójki, czy cała gra miała być przygotowana, ale no fajnie, że na silniku trójki zostało jednak to zrobione. Na tym silniku, który teraz mamy. Dobra. Więc teraz używamy naszych piąści. W ogóle nie ma tak właściwie oficjalnej polskiej nazwy na temat tych puszek. Po prostu, wiecie, dzieci same sobie musiały nazywać. Ekstra miejsce! Widziałeś to? Śliwki! Uwielbiam sok ze śliwek! Ciasz. Ja też lubię sok ze śliwek! Najlepiej sfermentowany! I ta muzyka epicka. Ty to ale jesteś! Ciesz się widokiem! Oddychaj! Stań i wąchaj kwiatki! Jak wezmę wdech, to umrę! Jakie? Właściwie to do dzisiaj nie mogę ogarnąć, o co chodzi z tym tekstem, że podziwia widoki czy coś, ale... No nie wiem właściwie. Ale kontynuujmy z naszą przygodą. No i dobra. Dobra, nie będę narzekał, bo i tak pewnie schrzeniłem parę rzeczy. I przechodzimy dalej. To jest poziom, na którym często się zatrzymywałem, bo miałem problem z jedną rzeczą. I to jest kolejna nowa puszka. Jedna z wielu, z jednych moich ulubionych. Właściwie moje ulubione składają się na z Hollum's Revenge i właśnie z Hollum Havoc. W ogóle to chyba polski tytuł była Zemsta Mroknów, czy jakoś tak? Nie, Zemsta Mroknów to jest Hollum's Revenge. No to nie pamiętam, jaki był polski tytuł, ale w każdym razie to jest rakietowa puszka. I tada. To jest kolejna, która ma myślałem, że mi się uda. No ale w każdym razie to jest jedna z tych puszek też, która często się powtarza. I animacja. Na pierdzie na Globox. Chcesz, to możemy się zamienić. I ogólnie odkryłem, jak Rayman może jeść. Znaczy to właściwie... Nie, to powiem wam w innej grze. Bo tutaj to by właściwie sensu nie robiło zbytnio, ale... Po prostu powiem wam to w innej grze. A propos tej innej gry, to po Rayman 3 na Game Boy Advance prawdopodobnie będzie Rayman 4 Szalone Króliki na Game Boya. Tak dla mnie to będzie Rayman 4. Bo jak najbardziej by mi to przypominało. Trochę się zeszło. Mówię, co się zamienić? Ogólnie taka śmieszna rzecz, że... co? Że... jest możliwość... Dobra, ja tego teraz... A, właściwie. I my... No, ten tego. Nie zwracajcie uwagi, co ja robiłem przed chwilą. No i to jest właśnie rzecz, na której się zatrzymywałem, bo nigdy nie wiedziałem, jak pokonać tego gościa. W ogóle on jest przerażający. I myk, i z buta, i je.
jeny. I jeszcze ten gościu. Jego załatwimy i dostaniemy puszkę wirującą. Ale wpierw, jak chce się tu dostać. Dziękuję bardzo. I teraz wracamy jeszcze raz się po czerwoną puszkę, właściwie pierwszy raz, ale dobra. Wracamy się po czerwoną puszkę, żeby otworzyć tam to przejście. Właściwie to nam jest tylko to potrzebne, żeby zdobyć dodatkowe punkty, ale uwielbiam po prostu w tej grze zdobywać punkty, więc bądź co bądź nie 100%, ale punkty zdobywać będę. Taka już moja natura w tej grze. Myk. Pyk. Królestwo za flaszkę. Ja nie mogę. Bardzo niedobrze. Najnowsze technologie w służbie dobrej sprawy bez dwóch zdań. Tylko do czego to? Cia. No tak troszkę mi się to zgliczowało, przyznam. Nie tak miała wyglądać ta scenka. Miała wyglądać zupełnie inaczej. Ale dobra. Już nie będę tutaj mówić, że tu źle wyszło, co nie. Dobra, więc teraz używamy tutaj naszej kochanej rakiety. Cia. Glovox jest tutaj chyba najlepszą postacią, jeżeli chodzi o humor. Zobaczcie, co on robi. No po prostu jak wy się z tego nie śmiejecie, to znaczy, że jesteście, nie wiem, jakimiś. No dobra, nie dla każdego coś śmieszne. Nie dla każdego musi być wszystko śmieszne, ale. No proszę was. Mówcie sobie, że mam humor 5-latka. I mnie to nie obchodzi. Dobra, i teraz szybko po ten kryształ. I my. A, jeszcze tutaj. Wiesz co, ja sobie pójdę po tą niebieską puszkę. Bo jak wiecie, ona trwa na... Ona właściwie jest jedną z tych puszek, która trwa najdłużej właściwie. Jedna z tych, która trwa najdłużej, bo... Chyba... chociaż właściwie, może to jest ta, która trwa właśnie najdłużej. Już sam nie wiem, tyle jest tych puszek, że już się pogubiłem jeszcze. A jeszcze do tego doszedł Hodlum's Revenge. Powiedzcie mi, jak żyć teraz. A dobra, już się bałem, że poszedłem za szybko. Dobra. Co mi się tu... A dobra, stamtąd. Ciekawe czemu. No bo ja nie wiem. Ale jaja. Nie wiem, bo właściwie to ciekawi mnie, co oni tak naprawdę mówią, ale jeżeli naprawdę mówią ale jaja, to no, ale jaja. Że zrozumiałem coś takiego. Już nie żyjesz. W ogóle ten wyraz twarzy. Możesz się obrócić, czy nie? Nie chcę wam robić krzywdy. Gdyby on chociaż mógł zrobić tą krzywdę, to ja bym po prostu uwielbiał Globoxa jako, wiecie, takiego kompana, który nam na serio jakkolwiek pomaga. Ale lalalala. Myk. Ale zrąbałem. Ale no cóż, lecimy dalej. Wracam się po te kryształki, klejnoty, bo jeszcze tutaj są klejnoty ze Spyro ukradzione. No i cóż, no lecimy dalej. Żeby było bardzo śmiesznie, za śmiesznie. Śmieszne let's play jak Pixela. Fajnie by było. Tylko szkoda, że ja śmiesznie to ja kurde być nie umiem z jakiegoś powodu. Jakieś tam suchary umiem opowiadać od czasu do czasu, ale żeby tak jakoś być, wiecie, jakoś tak śmieszniejszy, czy coś na filmach, to niezbyt mi się podoba. Chociaż nie, możecie mi powiedzieć, czy podoba mi się tak
semi-poważny mój, nie wiem, moje robienie play tak trochę poważnie, czy wam to jakoś, wiecie, przeszkadza, czy coś. No i z jakiegoś powodu to się powtarza ta animacja. No. No nie wiem właściwie dlaczego tutaj się pojawia ta animacja znowu, ale... Ale no dobra, no. No co ja narzekać będę? I dosyć się tutaj musimy spieszyć. Ale no przynajmniej dużo tutaj klatek dostajemy. Od razu. Szczerze ja bym... Chociaż nie właściwie, bo speedrunnerzy już odkryli jak pominąć w ogóle całą tą sekcję. W ogóle co speedrunnerzy robią z tą grą, to jest na serio... Coś niesłychanego. No to leć wypełniać ten pit, a nie tutaj nam dajesz puszkę. Jezu, stary. On jakiś nieogarnięty chyba. 89%. Jestem ciekaw, co pominąłem. Jej, nowy poziom premiowy. Ale tak, co nie powiedziałem w poprzednim odcinku, albo co was mogło... A, to tam. Tam to jest gabinet lekarski. To tam na górze z grzybami. Ale o to chodziło mi, że z tymi poziomami premiowymi będę robił jakieś specjalne odcinki. W ogóle z Raymana 3 to strasznie sporo tych specjalnych odcinków będę musiał zrobić. I z uprzejmości Sebulby też dostałem polonizację Raymana 2, gdyż nie mam jej, niestety. Bo na szczęście mam... mój executable file, czyli plik, którym startuje się grę, mam wyedytowany, żeby działał na 60 na systemach 64-bitowych i też zrobiłem od razu 1280x720p Raymana 2 i teraz brakuje mi tylko polonizacji, którą właśnie Sebulba był taki miły i mi udostępnił i nie, to nie jest piractwo, po prostu spolszczenie. No i kiedyś może zrobię Newborn Raymana 2 właśnie z The Great Escape na peceta, wielka ucieczka, i może i nawet Rayman Revolution. I to jest mój ulubiony boss całej gry. Tak, to jest boss. Tak, chyba poznajecie już tą muzykę. Użyłem ją z jednej z moich remiksów. Właściwie mashupów. Więc tak, ten boss nazywa się Kanalie przez fanów polskich, bo cały czas mówi Kanalie. Raczej tak słychać. No i cała filozofia pokonania go polega na tym, że musimy na te niebieskie przyciski wciskać, żeby pojawiła nam się puszka rakietowa, ale nie może nam to za długo zająć, bo wtedy no będzie przypał i zniknie ta puszka, albo on ją rozdepcze po prostu, co też nie jest fajnie. I nawet czasami próbowałem zrobić tak, żeby on dwa razy tą puszką oberwał, ale no niestety nie udało mi się. Gdzie jest teraz tutaj? O, nie! Uff. Tum, 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 tum. Dobra, teraz. Więc jak widzicie, nas to ostrzega też, bo miga przez chwilę, zanim zniknie. No i pokonaliśmy tego bossa, dziękuję bardzo. I teraz. Taki remix. Będę musiał jeszcze ten traczek zremiksować. I teraz się uciszę na chwilę. Bo tutaj zobaczycie coś epickiego po prostu.
szczerze, ludzie, gdyby ty... Gdyby ten gość był komentatorem jakimś sportowym, to wreszcie zacząłbym oglądać jakikolwiek sport tylko dla tego komentatora. Bo on oszukuje! Wyobrażałbym sobie teraz taką wymówkę reklamą, bo on oszukuje! Ale to jest właśnie taki boss w bossie. Najpierw musimy pokonać bossa, żeby pokonać jeszcze jednego takiego bossa. Czyli po prostu fazę, która na nas naciera. Ale jak widzicie, no... No please. Nie wiem, czy właściwie oni mogą nas nawet trafić z... To właśnie na... mechanicznych nogach. Aha, dzięki. No i tu jest taka mała ciekawostka, otóż w... ogólnie Mechalex miałby się pojawić właśnie w innej prawdopodobnie części gry, a zamiast niego miał być Zowar. Ksowar się to pisze, dokładnie mówiąc, i to jest jego taki portret. I z nim związany jest ten sekret, o którym mówiłem. Jest to ostatnim poziomie gry jego model i parę innych modelów. Innych postaci. No i ogólnie... Jej. To jest po prostu epickie, ludzie. No w każdym razie na... miał być Ksowar. No i 100%, no wreszcie w jakimś poziomie 100% zdobyliśmy. Dziękuję bardzo. Za mój trud wreszcie poświęcony dostałem nagrodę. No nie wiem, czy chyba właśnie pokonamy... pokonamy. Dotrzemy do tego doktorka i... właściwie nie skończymy tego odcinka. Bo w sumie czemu nie? Poza tym chyba już nam nawet nie starczy czasu na kolejny poziom. Dzięki. Szybko, Rayman, ratuj! Czy jest to na sali lekarz? Dobra, Globok sobie tam pędził, ale... No jeszcze tutaj nie skończyliśmy roboty. I patrzcie! Kraina grzybów! Mój błąd. Sekreci w każdym właściwie pokoju, w którym znajduje się lekarz, jest coś takiego, więc patrzcie lepiej za siebie, jak wchodzicie do lekarza. Boże. Proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy? Można? Widzę, że połknąłeś czarnego kudrzaka. Musimy sięgnąć po dość drastyczne metody. Obawiam się, że jest gorzej niż sądziłem. Widzisz, pasożyt przeniknął przez trzustkę i zagnieździł się w żołądku. Będziesz musiał skonsultować to z gastrologiem. Znam świetnego specjalistę, który mieszka w krainie żywych trupów. No to lecę, muszę umyć narzędzia. Szczerze? Fajna solówka. Jak mam być tak szczery? No i kolejny poziom, ten zarąbisty special stage, bym nawet mógł to nazwać. No co? Ej, czy ja właśnie przeniknąłem przez podłogę? Boże, taki fail. Jeszcze nawet nie zacząłem i już fail. A tak, przejdziemy ten poziom, prawdopodobnie to będzie koniec tego odcinka. Żeby tych odcinków nie było za długich, bo tak. Bo i tak później muszę to zmontować, będzie fajnie, a poza tym... Tak macie dwa odcinki
podczas tych dwóch dni. Co? Nie. I wcale tego teraz nie zrobiłem specjalnie, tylko po to, żeby zdobyć ten kryształ. Ale i tak wiem, że już nie będę miał 100%. Bo 100% to bym musiał perfekcyjnie zebrać wszystkie kryształy za pierwszym razem. Nie wiem, czy to się odnosi też do nieumierania tutaj, ale... Ale no cóż. I ogólnie jak dotrzemy do końca poziomu, to jest tutaj taka mała ciekawostka, tylko nie wiem, czy to już jest ten poziom, czy nie. Boże. Spadek klatek nie jest fajny w takich poziomach. No, ale nie dziwię się właściwie. Jak Frabz musi ogarnąć tyle rzeczy na raz. Ja nie mogę. To jest ludzie za bardzo schizowe. Jeszcze te znaki pokoju w tle. To jest po prostu epickie. To jest esencja hipisostwa. Hipisostwa jest ogólnie takie słowo. Dobra, załóżmy, że jest. Chociaż szczerze sądziłbym, że większość fanów Sonika, gdyby miały być takie poziomy, to by je znienawidziła. Czemu? Bo by nie mogła ogarnąć, co się dzieje. Trzeba jeszcze na ten jeden było. A, dobra. Uff, na szczęście checkpoint jest. Ja tego nie zagrałem. Dziwne. A, ja nie mam tu spaść. Dobra. Myślałem, że ja miałem spaść. Spoko. Właściwie to nie wiem, czy przypadkiem ja nie spadałem tutaj cały czas. Jak byłem mały, tylko po to, żeby zajebać kryształ, a później się denerwowałem, że miałem 100%. Ale właściwie szkoda, że nie ma minigierki poświęconej całej... Gdyby Ubisoft miał już na serio wydać jakąś nową grę z Raymanem, to ja bym chciał, jakby to był, wiecie, Endless Runner, to ja bym chciał, żeby to było coś takiego właśnie. Żeby właśnie coś takiego było, to ja bym w to ludzie tak ciskał, gdyby to jeszcze zostało wydane na konsolach. Ciekawe, co to za nagranie. Jezu. Gdyby to jeszcze było na konsolach przynosić, to ja bym przecież nie odchodził od konsoli. Szczerze nie wyobrażam sobie, że coś takiego telefon mógł udźwignąć. Mig. I tak ludzie, tu miał być boss oryginalnie. To miało być, ten track miał być od bossa. Tak, w tym poziomie miał być boss. Co niesie za sobą kolejną rzecz, że prawdopodobnie na desce można było kiedyś strzelać. Ty mały podglądaczu, wstydź się! Czekaj, niech ja cię dorwę! Przepraszam, ja nie chciałem! Nie chcę tego słuchać, przeklęty gwałciciel! Ogólnie zobaczcie, ona postawiła nie klocka, a diament. Raczej klejnot. Ale dobra, więc tak, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Następny odcinek już nie będzie w sobotę. Tylko już na serio będziecie musieli... Tak, przerwało mi nagranie. No w każdym razie cóż. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.